Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagram w Torres, czyli już klasyczną grę od Kramera i Kisslinga, znanych autorów gier planszowych. Jest to gra od wydawnictwa Egmont, jest to nowe wydanie tej gry, ponieważ już dobrych 16-17 lat temu pierwowzór wyszedł, teraz odświeżyli szatę graficzną i naprawdę prezentuje się dużo, dużo lepiej. W tej grze będziemy starali się dominować w zamkach na planszy. Jak widzicie, na początku gry rozkładacie po jednym takim poziomie zamków na tych wyznaczonych polach i my w czasie rozgrywki będziemy starali się tutaj wprowadzać naszych rycerzy po to, żeby nam punktowali. Jak wyglądają podstawy punktowania? W ten sposób, że zawsze wysokość naszej wieży mnożymy razy powierzchnię naszego zamku. Na przykład, jeżeli zielony tutaj by zakończył całą rundę przed punktowaniem, zarobiłby 2, ponieważ poziom naszej wieży to jest 2, razy 2, bo wielkość naszego zamku, 2 razy 2, czyli 4 punkty w tym momencie by zarobił. Także bardzo proste liczenie punktów. Jeszcze dostajemy bonusy za króla, który widzicie tutaj stoi. Na początku rozgrywki jeden z graczy ustala, w którym zamku on zaczyna. Jeżeli po pierwszej rundzie będziemy w jednym zamku z królem, na pierwszym poziomie dostaniemy bonus 5 punktów. W drugiej rundzie na drugim poziomie bonus 10 punktów i trzeciej 15 za trzeci poziom. Tak więc będziemy starali się jak najbardziej rozbudować nasze zamki, wprowadzać nowych rycerzy na planszę, będziemy mieli swoje talie akcji specjalnych, także dużo ciekawych rzeczy tutaj można robić. Rozłożenie dla dwóch graczy macie tutaj na podpowiadajce, to znaczy będziemy grali 3 ery, tak jak Wam mówiłem. W każdej będziemy mieli po 4 tury, w których maksymalnie będziemy mogli po 3 wieże wybudować. Troszkę tu za dużo widzę rozłożyłem, powinienem po 3 takie tutaj przygotować. To oznacza, że limit naszego budowania w danej turze to będą 3 elementy na turę, tak? Czyli najpierw zaczynamy od lewej, budujemy 3 maksymalnie, później znowu 3 itd., itd. Dobrze, przechodząc do rzeczy. Pierwszym graczem będzie niebieski i on ma do wykorzystania 5 punktów akcji na swoją turę. I może te 5 punktów przeznaczyć na poszczególne akcje, tak. Umieszczenie dodatkowego rycerza na planszy to 2 punkty akcji. Przemieszczenie jednego rycerza, jedno pole, 1 punkt akcji. Umieszczenie segmentu zamku z rezerwy to jest 1 punkt akcji. Mogę dobrać jedną kartę akcji, to znaczy biorę takie 3 karty, wybieram jedną, a dwie odrzucam. Można zagrać kartę akcji, to jest za 0 akcji i ewentualnie, jeżeli nie miałbym co robić, mogę zdobyć jeden punkt zwycięstwa, po prostu pasować, nie wykonywać swoich akcji i za resztę akcji, jakim pozostaną, wziąć sobie punkty. Dobrze, więc teraz niebieski w pierwszej swojej turze za 2 akcje wystawi kolejnego swojego rycerza w tym miejscu. To jest jedna akcja, przepraszam, to są już 2 akcje. Trzecią moją akcją będzie wybudowanie jednego elementu zamku tutaj, za 4 akcję jeden ruch do zamku i za 5 akcję powiedzmy, że rozbudujemy nasz zamek o 2 elementy. Co jeszcze jest istotne? Nie mogę budować do góry swojego zamku na drugi poziom, jeżeli nie mamy podstawy o wielkości 2, czyli w tym momencie dopiero mogę tutaj dobudować drugi poziom, ale na razie już skończyłem, bo 5 akcji wykonałem, zapewniłem sobie, zobaczcie tutaj, bonus 5 punktów, ponieważ już będę w zamku na pierwszym poziomie z królem i teraz jest tura zielonego. Zielony pójdzie inną strategią, on jako pierwszą akcję dobierze sobie karty i zobaczcie, tu macie karty, które dają Wam poszczególne rzeczy. Tak, ta karta da Wam to, że zagrywacie sobie ją na początku rundy i dzięki temu macie 6 akcji zamiast 5, także bardzo fajne. Tutaj możecie budować pod Waszym rycerzem. Tutaj możecie przemieścić jeden z elementów zamku na inne pole. Wydaje mi się, że użyjemy akcji budowy pod naszym rycerzem i teraz decyduje, gdzie te karty idą. Powiedzmy, że jedną położymy sobie tutaj, a jedną na dno. Mamy taki wybór. Dobrze, więc to była jedna z moich akcji. Nie mogę te karty pobranej w tej samej turze wykorzystać, więc zastanów się, co chcę innego zrobić. Aha, tutaj w setupie jeszcze powinienem położyć oczywiście swojego zielonego. W czasie tłumaczenia musiałem go zdjąć na planszy, więc ja bym tam zaczynał. Jeszcze istotna sprawa, nie mogę połączyć dwóch zamków ze sobą. Jak mamy tutaj fundament i tutaj fundament, nie mogę tutaj położyć elementu, ponieważ niestety wtedy bym połączył swoje zamki. Dobrze, więc ja wybuduję jeden element tutaj. To jest druga akcja. Trzecia akcja będzie taka, że wybudujemy kolejny.
Czwarta akcja, wyjdziemy na górę. I piąta akcja, zbudujemy, powiedzmy, tutaj, powiększymy swój zamek. Więc pięć akcji wykonałem. Istotna sprawa jeszcze, niebieski, jak skończył rundę, powinien odrzucić ten jeden element, bo tak jak mówiłem, to jest limit naszych wybudowanych segmentów w danej turze. Jeżeli miałbym, gralibyśmy na inną liczbę graczy, wtedy w niektórych wieżach są po dwa elementy, wtedy mógłbym ten nadwyżkowy położyć, ale teraz maksymalna ilość 3 jest, więc nie mogę tego zrobić. Dobrze, więc znowu przechodzimy do niebieskiego. Niebieski może już korzystać z kolejnych swoich segmentów. Więc w tym momencie on wybuduje sobie tak, element tutaj. Raz, to jest jedna akcja. Dwa, trzy, zatrudnimy kolejnego rycerza. Czyli trzy akcje wykonałem. Czwartą akcję, powiedzmy, wybudujemy tutaj kolejny poziom. I piątą akcję wejdziemy rycerzem na drugi poziom. Jeszcze kolejne fajne rzeczy, o jakich muszę Wam powiedzieć, to jest to, że wystawienie nowego rycerza za dwa punkty akcji odbywa się tylko na sąsiednim polu z poprzednim już posiadanym rycerzem. I sąsiadująco to nie jest na skos, tylko obok. Tak? Kolejna sprawa co do ruchu naszych rycerzy jest fajna taka, że możemy przechodzić przez zamek. To znaczy, za jeden punkt ruchu w przyszłej turze bym mógł na przykład wejść tym tunelem i wyjść tutaj. Tak? Więc pokonałem taki długi dystans przez zamek. Podpowiedzią dla Was są te tunele, widzicie w zamku, to znaczy, że możemy przez tutaj lochy przejść na drugą stronę, nawet jeżeli jest bardzo długi zamek. Za jeden punkt ruchu. Dobrze, wracamy do zielonego i on pierwsze co za darmo wykorzysta sobie kartę, żeby zbudować segment pod swoim rycerzem. Zagrywam kartę, biorę jeden z segmentów i kładę tutaj. Legalnie jest, ponieważ składa się z trzech pól. No. I teraz zobaczcie, już mam mnożnik punktów razy 3. Trzeba uważać, by to nie spadło. Dobra. Razy 3, czyli mam tak, trzeci poziom razy 3, już mam 9 punktów w tym momencie. Niebieski znowu odrzuca ten swój jeden segment, który mu pozostał, a zielony ma jeszcze tak. Zagrał kartę. Wybudował segment, więc jeszcze nawet żadnej akcji nie zrobił. Więc kolejną moją akcją będzie wybudowanie kolejnych dwóch. To są dwie akcje w turze. Trzecia i czwarta akcja to będzie wystawienie nowego rycerza. I piąta akcja. Nie mogę już zobaczyć tutaj segmentu wybudować, bo już mi ich zabrakło w tym momencie, ale pójdę naszym rycerzem przez zamek do tego miejsca, żeby tutaj kolejny zamek budować. Albo ewentualnie przyszłościowo idę tutaj, żeby wejść na zamek niebieskiego i też korzystać z jego punktów. To znaczy, on jest tutaj na drugim poziomie, więc on będzie sobie mnożył to razy 2, ale jak ja wejdę tutaj, będę mnożył razy 1, ale nadal niebieski będzie rozbudowywał zamek i dawał mi dzięki temu jakieś tam pojedyncze punkciki, także to jest bardzo opłacalne. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o turę zielonego. Nie zostało mu, zostało mu 0 segmentu, więc nic nie musi odrzucać. Teraz byłby niebieski, korzysta ze swojej kolejnej kubki i buduje dalej na planszy. Teraz może pokażę Wam, jak wygląda punktowanie. Pierwszym graczem, tak, jeżeli powiedzmy by się skończyło, czyli zagraliśmy kolejne dwie rundy, odrzuciliśmy te nasze elementy, liczymy najpierw dla pierwszego gracza, czyli dla niebieskiego. On znajduje się w zamku na poziomie 1 i składa się ten z królem zamek z dwóch pól. Za co dostaje po prostu dwa punkty, bo 1 razy 2 to są dwa punkty. Bonus 5 punktów, ponieważ jest z królem i znajduje się na pierwszym poziomie, więc to mu daje 7 punktów. Następnie ma tutaj, zobaczcie, 3 razy powierzchnia, razy 2, tak, czyli 6 punktów za to dostaje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I to byłyby jego wszystkie punkty, ponieważ jeden z rycerzy stoi na ziemi, nie daje mu żadnych punktów. Teraz byłby zielony. Zielony ma, zobaczcie, zamek o wielkości raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów, razy trzeci poziom, aż 15 punktów. I teraz fajny twist się pojawia. Zobaczcie, że on idzie tak, na pole 12, czyli 12 punktów już dostał i nie liczy przy punktacji pola, na którym się znajduje niebieski, więc przeskakuje. To jest dopiero jego 13 punkt, 14 i 15 punkt.
jest w tym miejscu dopiero. Więc opłaca się być w punktowaniu na dalszej kolejności, ponieważ zawsze ten jeden, dwa punkciki, zamijanie innych graczy, można na tym zarobić. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę w Torres. Już tak w zasadzie wszystkie zawiłości wam przedstawiłem, nie ma tu w zasadzie co tłumaczyć. Aha, może ostatnia rzecz faktycznie, że wchodzić na wyższy poziom zawsze można z poziomu o jeden niższego. Czyli żeby ktoś wszedł na przykład na trzeci poziom, musi wchodzić do drugiego. Ale z trzeciego poziomu i z każdego tam wyższego można za jedną akcję po prostu schodzić na dół. Tak? Czyli można schodzić, ale wchodzenie zawsze musi być po schodkach do góry. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o Torresa. Jeżeli interesuje Was moja opinia na ten temat, możecie przejść do podsumowania recenzji. W prawym górnym rogu ekranu macie takie oko, które przeniesie Was do recenzji. Na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.